serce. Dobry, i nasz gość Paweł Poncyliusz, PJN. Cały czas wiceprezes partii? Tak, dzień dobry. Cały czas PJN. No dobrze, o PJN-ie trochę porozmawiamy, bo chyba mam wrażenie, że się robi trochę miejsca dla takich formacji jak PJN, ale najpierw o tych dużych, które nie dawały tego miejsca. Dzisiaj pan premier Donald Tusk da odpór listowi Jarosława Gowina. Jak się pan, czego pan się spodziewa? Jakiejś ostrej reprymendy, czy może nie wiem, pojednawczego wyciągnięcia ręki? Nie, no już widać to po dzisiejszych wypowiedziach polityków Platformy Obywatelskiej. Narracja jest ustawiona. Na zasadzie Gowin wyciąga, pierze brudy na publicznym widoku. Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo sondaże nam spadają, więc nie można o takich rzeczach mówić. No generalnie zostanie złajany i oczywiście będzie zarzut politykierstwa, no ale prawda jest taka, że Donald Tusk w czwartek na Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej w zarządzie, uruchomił kampanię wyborczą i nie ma się czemu dziwić, że Jarosław Gowin jako jeden pewnie z kilku głośno odezwie się na temat tego, jaka jest sytuacja Platformy. Ja się w ogóle dziwię, że politycy Platformy dzisiaj broniąc Donalda Tuska mówią, Jarosław Gowin napisał nie złe rzeczy, to nieprawda, co napisał. No to ja się chciałem zapytać, czy nieprawdą jest, że są podniesione podatki, nieprawdą jest, że zamiast walczyć o demokrację, walczy się o in vitro i związki partnerskie, czy nieprawdą jest to, że zatrudniono armię ludzi od Warszawy w Urzędzie Miasta po pewnie najbardziej odległy powiat, no to są wszystko rzeczy, które niestety Jarosław Gowin bardzo dobrze definiuje. Mówi o tym, że partia Platforma Obywatelska była partią obywatelską. No czym jest dzisiejszy cały system wyboru? No generalnie się ten trójkąt przewraca. Jak pana słucham, to już wszystko jasne. Pan mu kibicuje. No. Pan kibicuje. Kibicuję mu, bo uważam, że to jest przede wszystkim przestanie takiej uprawiania takiej propagandy sukcesu takiej refleksji, czy te 6 lat jest okresem, kiedy Platforma Obywatelska zbliżyła Polskę do tej wizji, którą prezentowała w wyborach w 2005 roku. Przypominam, że wtedy była wizja w ogóle PO-PiS-u tak zwanego, czyli koalicji PO-PiS, czy dalej 2007-2011. No, od 6 lat Platforma rządzi naprawdę myślę, bez ograniczeń. Myślę, że pan kibicuje dlatego, że Gowin staje się nadzieją dla tych, którzy mają dosyć tego, co się nazywa zabetonowaniem polskiej sceny politycznej. Znaczy, to jest jedna rzecz. Oczywiście zabetonowanie tej sceny politycznej powoduje, że właśnie dzisiaj mamy Akademię ku czci Jarosława Kaczyńskiego albo Donalda Tuska. Ale z drugiej strony Jarosław Gowin wykazał się jako poseł i jako minister, że stawia sobie cały czas takie niepokorne pytanie, co jeszcze można zrobić, gdzie można zderegulować, gdzie można obywatelowi dać więcej zaufania, gdzie można dać obywatelowi swobodę, a nie tylko zwiększanie, nie wiem, służb skarbowych, nadzorów i tego typu rzeczy. Przecież te tak naprawdę projekty deregulacyjne, które prowadził Gowin, potykały się przede wszystkim o kancelarię premiera i Donalda Tuska. To jest norma w polskiej polityce. No tak, zawsze tak było od Leszka Balcerowicza, który debiurokratyzował polską gospodarkę. No tak, panie redaktorze, tylko bardzo często tego typu inicjatywy potykają się o bezimiennych urzędników, którzy mają jakieś swoje kompetencje, nie chcą ich oddawać. Natomiast w przypadku Jarosława Gowina, przecież pierwszy pakiet został uzgodniony międzyresortowo w 3 miesiące po zaprzysiężeniu rządu, a potem następne 6 czy 8 miesięcy ćwiczono przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości w kancelarii premiera. Robił to między innymi Tomasz Arabski. Więc takie ćwiczenia spowodowały, że dzisiaj ten pakiet, pierwszy pakiet Gowina dopiero zaczyna zaraz działać. A wracając do Gowina, czy wy jako PJN spotykaliście się z nim, spotykacie się, rozmawiacie? Ja wielokrotnie rozmawiałem z Jarosławem Gowinem, nie jako PJN, tylko jako kolega parlamentarzysta, kolega polityk. Ja pamiętam, jak Jarosław Gowin w 2011 roku był dość krytyczny wobec tego, co robi Platforma Obywatelska i myślę, że z tego powodu Donald Tusk zaprosił go do namiotu, żeby ten nie stał na zewnątrz i nie krzywdził tych, którzy są w samym namiocie. Myślę tu o rządzie. Jarosław Gowin został zaproszony do Ministerstwa Sprawiedliwości. No kosztem między innymi Krzysztofa Kwiatkowskiego, którego Donald Tusk wtedy tak lekko poświęcił, z jednej strony dając mu dobre rekomendacje, ale z drugiej strony mówiąc, że polityka jest inna. Więc Jarosław Gowin nie pierwszy raz w ostatnich latach dość krytycznie odnosi się do tego, co robi rząd Platformy Obywatelskiej, ale też ten list nie jest tylko takim
pasmem samych klęsk. On mówi o tym, z czego Platforma wyszła. Mówi również o tym, co się Platformie udało osiągnąć, ale mówi o tym, jakie są wyzwania na przyszłość. A może powstać nowa partia? Pan, Paweł Kowal, Gowin, Godson, może Giertych? Znaczy, dokąd Jarosław Gowin jest w Platformie Obywatelskiej, to nie sądzę, żeby taka partia mogła powstać. Natomiast jeśli Donald Tusk nie wytrzyma tej presji kampanii wyborczej, którą sam skraca, którą sam uruchamia szybciej, no to nigdy nie wiemy, co się dalej z Jarosławem Gowinem w Platformie będzie działo. Jeśli by wyszedł, cieszyłbym się, gdybyśmy mogli coś razem robić, bo od wielu lat nasza wrażliwość na wiele spraw jest podobna. Ale tak patrząc szerzej na to, co się dzieje w polskiej polityce, pana zdaniem to jest jakaś rewolucja, czy po prostu pusta ekscytacja znudzonych komentatorów? W sensie jakim rewolucja? No, że coś się zmieni, ktoś, nie wiem, straci władzę, ktoś spadnie z piedestału, ktoś nowy wejdzie. Wszyscy na to czekają, ale... No, ja wiem, że wszyscy czekają, albo powiedzmy ta klasa polityczna, czy medialna, tylko jest pytanie, czy to nie jest wynik znudzenia tejże klasy medialno-politycznej. Znaczy, faktem jest, że dzisiaj takiej oferty programowej, oferty, która by rozwiązywała realne problemy Polaków, nie ma ze strony rządu. I myślę, że z tego powodu wszyscy oczekują i komentatorzy, ale myślę, że obywatele, przedsiębiorcy mówią, no ile można. No widać, że ta władza się wyczerpała. Już nie ma nowych pomysłów. Jeżeli do tego dołożymy takie zapowiedzi, no nie reformujmy, nie róbmy teraz drastycznych jakichś głębokich reform, bo tylko stracimy na tym wyborcze, a tu już trzeba się szykować do kolejnych wyborów europejskich, prezydenckich, samorządowych, więc nie ruszajmy, niech idzie tak, jak jest. To myślę, że wszyscy jesteśmy tym rozczarowani. Czy może coś dalej z tego wyjść? To tylko zależy od Donalda Tuska. Jeśli dzisiaj Donald Tusk wypchnie Jarosława Gowina, tak jak wypchnął go parę tygodni temu z rządu i za to zapłacił również sondażami, Platforma Obywatelska właśnie w tym czasie straciła. Z tego powodu? Ja nie wiem, ale myślę, że był to jeden z czynników. Więc jeżeli dzisiaj Donald Tusk zacznie fizycznie wypychać Jarosława Gowina z Platformy Obywatelskiej, to jest bardzo zły sygnał dla Platformy, ale nie wiem, czy dla Polski, bo może to jest tak, że wypchnięcie Jarosława Gowina spowoduje to, że Gowin coś musi zrobić politycznie, a więc to oznacza, że zaczyna się jakaś rywalizacja. To tak jak obserwujemy konkurencję między Solidarną Polską a PiS-em, czy nawet i PJN-em. Jak my mówimy coś o rodzinie, to zaraz Jarosław Kaczyński bierze na kolana dzieci i robi konferencję prasową. I zaraz się okazuje, że Kurski z Ziobro też mówią, że są przyjacielami rodziny. A więc jest bardzo wiele rzeczy, które stymulują polityków do działania i na pewno taka konkurencja to robi. Dzisiaj Donald Tusk nie czuje, że konkurencją jest Jarosław Kaczyński. A co będzie z PiS-em? To jest partia na linii wznoszącej? Myślę, że nie. Myślę, że to jest partia, która utrzymuje zaufanie ze strony swoich takich twardych wyborców i nic więcej nie dołoży. Znaczy, dokąd PiS się nie przeobrazi, nie zmieni oblicza, nie zaproponuje czegoś konstruktywnego, a nie tylko będzie mówił, że Tusk jest zły, to myślę, że będzie zostawało na tym samym poziomie, ale też jest oczywiście ryzyko takie, no, że jeżeli Jarosław Gowin zostanie wypchnięty z Platformy, to prędzej czy później niektórzy posłowie PiS-u zorientują się, że z Gowinem mają szansę w którymś momencie sprawować władzę w Polsce. Z Jarosławem Kaczyńskim będą permanentnie w opozycji. Dlaczego permanentnie w opozycji? Dlatego, że Jarosław Kaczyński nie chce rządzić albo nie ma szczęścia, no bo jeżeli przychodzi dzień, kiedy ma prezentować jakieś tam ważne kwestie, a tego dnia tematem jest posłanka Pawłowicz, jeśli nawet Jarosław Kaczyński przez jakiś czas trzyma się w ryzach, a potem palnie jakieś słowa, to pokazuje to, że albo szczęście go opuszcza, albo on to robi specjalnie. A myślę, że dla Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj rządzenie będzie bardzo trudne, bo jak słyszę deklaracje, że da na naukę, na edukację, na oświatę, na zdrowie, na wszystkim wszystko da, to ja się tylko pytam, gdzie jest ten mieszek, z którego Jarosław Kaczyński będzie brał pieniądze, a ich nie ma po prostu. Więc dzisiaj rządzenie jest bardzo trudne i myślę, że Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że będzie musiał wejść w konflikt z nim, ze związkowcami, z pielęgniarkami, ze służbą zdrowia, z edukacją, bo po prostu tych pieniędzy nie ma. No tak, tylko że taka uroda rządzenia w obecnych czasach. No tak, ale zawsze Jarosław Kaczyński idzie z takimi hasłami jednak prospołecznymi, socjalnymi, że dba o pracownika, o służbę zdrowia, no, a potem wszystko. Będzie wicepremier Zyta Gilowska i jakoś no, albo tam się... wicepremier Donald Dorn, który będzie brał lekarza on w kamasie. On chyba już nie. No może nie, ale to jakiś się zawsze inny znajdzie, który będzie chciał w kamasie. A jakoś Polakom specjalnie różnica retoryki wyborczej, a potem tej prozy rządzenia specjalnie nie przeszkadza.
pokazać. Panie redaktorze, tylko problem polega na tym, że coraz większa część Polaków mówi, nie będę brał udziału w wyborach. I to akurat chyba będzie premiowało Jarosława Kaczyńskiego. No tak, ale to jest dalej wynik na poziomie może 40-30%. Jarosław Kaczyński nie ma zdolności, znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie ma zdolności koalicyjnej, ale to też nimi się dzisiaj nie zajmujmy, bo ciekawsze jest to, co zrobi Platforma Obywatelska, co zrobi Donald Tusk. Zaczął grillować również moim zdaniem Grzegorza Schetynę, bo jakby to przyspieszenie wyborów jest ewidentne, żeby mu lisy nie harcowały w ogródku, w kurniku, nie wyciągały jakiś kurek na swoją rzecz. Jakby po to zostało to ogłoszone i nie łudźmy się. Właśnie rozmawiałem z kolegą, który mi powiedział, że on w historii tylko zna jeden przypadek. To jest przypadek generała Jaruzelskiego, który w 1986 roku, obawiając się o swoją pozycję, zaczął wszystkie wybory od wyboru samego siebie na szefa partii w 1986 roku. I ja trochę nie od dołu, bo dzisiaj w Platformie Obywatelskiej, w całej strukturze, w całym statucie jest tak, że najpierw się wybiera władze lokalne, regionalne, dopiero potem delegaci wybierają przewodniczącego. A teraz Donald Tusk chce to zamienić. No musi się czegoś jednak obawiać. Myślę, że obawia się między innymi takich konkurentów jak Grzegorz Schetyna czy Jarosław Gowin. A oni, chcąc nie chcąc, będą też musieli wykonywać jakieś ruchy i niech się Donald Tusk nie dziwi jego apologecie. Jest jeszcze jedna sprawa, która myślę pana bardzo interesuje, mianowicie Warszawa, tak. No w Warszawie myślę, że doszliśmy do takiego momentu, że już trudno sobie wyobrazić, że jeszcze coś można popsuć. Znaczy, że metro to zawalające się, znaczy tam pękające kamienice. Nie, tak. Że wyliczankę zarzutów pod adresem to Hanny Gronkiewicz-Waltz, no to pytanie, co będzie się tutaj działo i co z panem, bo pan kiedyś miał chyba ambicje wystartowania. No tak, ale to dzisiaj musimy popatrzeć na to, czy referendum w ogóle będzie ogłoszone i czy w tym referendum Hanna Gronkiewicz-Waltz zostanie odwołana. I myślę, że to jest dla warszawiaka, to co się dzieje w Warszawie, jest takim przykładem tej działalności Platformy, która robi propagandę sukcesu, a z drugiej strony tych sukcesów nie ma. Robi się topole w Parku Krasińskim. Moim zdaniem, mam nadzieję, że Hanna Gronkiewicz-Waltz zostanie odwołana, a potem zobaczymy. Ale nie pytam o nadzieję, tylko o prognozę. Mam nadzieję, że któryś z prawicowych kandydatów zostanie prezydentem. A nie Piotr Guzioł? Inicjator? No, też trzymam za niego kciuki. Dziękuję. Paweł Poncyliusz, PJN, był dzisiaj gościem Polskiego Radia RDC. Dziękuję bardzo. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze 8:52. RDC.